Informacją dnia jest to, co wydarzyło się przed chwilą w Econ. Francuski duchowny arcybiskup Lefebvre rzucił wyzwanie Kościołowi. Schizma jest dokonana, arcybiskup Lefebvre. Arcybiskup Lefebvre zaciągnął sam na siebie ekskomunikę. Popełnił on czyn nieodwracalny, wyświęcając dziś rano 4 biskupów. Rok 1988. Arcybiskup Marcel Lefebvre konsekruje 4 biskupów bez zgody Rzymu. W obecności 10 tysięcy wiernych dopuszcza się publicznego aktu nieposłuszeństwa papieżowi, aby zapewnić ciągłość założonego przez siebie dzieła, Bractwa Świętego Piusa X. W jaki sposób ten biskup, były misjonarz w Gabonie, arcybiskup Dakaru, delegat apostolski na całą Afrykę francuskojęzyczną, generał Zgromadzenia Ducha Świętego, doszedł do tego rozłamu? Jak znalazł się w samym sercu burzy, która nadal wstrząsa Kościołem? Postaramy się to zrozumieć w oparciu o opis jego życia. Marcel Lefebvre urodził się 29 listopada 1905 roku w Tourcoing koło Lille. Jest to okres rozkwitu gospodarczego Francji, opartego na zasobnych przedsiębiorstwach przemysłowych w północnej i wschodniej części kraju oraz na rozbudowie dużych miast. Mimo narastającego antyklerykalizmu, Francja jest wciąż krajem żarliwie katolickim. W każdej parafii kilku księży zajmuje się kilkuset parafianami. Kościół ma bardzo liczne powołania i misjonarze francuscy wysyłani są do wielu krajów świata. Liczne wielodzietne rodziny są powodem do dumy Kościoła. W jednej z takich rodzin przyszedł na świat Marcel Lefebvre. Nasi rodzice codziennie uczęszczali na mszę świętą. Podczas wakacji nas również wysyłali do kościoła, zachęcając do codziennej mszy świętej. Ja chodziłam na mszę z moją matką. Mieliśmy, powtarzam, wychowanie prawdziwie katolickie. Wiary, wiedzę o Panu Bogu, o świętych, tego wszystkiego nauczyliśmy się u nas w domu. To oczywiste. Ich ojciec, René Lefebvre, kieruje fabryką tkacką. Gdy w 1914 roku wybucha I wojna światowa, zostaje on łącznikiem angielskiego i belgijskiego wywiadu. Podczas II wojny światowej znów wstępuje do wywiadu, nie wahając się nawet ukrywać uciekinierów podczas okupacji, aż do momentu aresztowania go przez Niemców. Był dwukrotnie skazany na śmierć. Ale ponieważ Niemcy mieli nadzieję uzyskać od niego więcej informacji, pozostawili go przy życiu. Później zaś, ponieważ więzienie było bardzo przepełnione, został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sonnenbergu. Wywieziony za udział w ruchu oporu, René Lefebvre zmarł w niemieckim obozie koncentracyjnym w Sonnenbergu 4 marca 1944 roku. Matka arcybiskupa Lefebvre'a, Gabrielle Watin, jest bardzo gorliwą katoliczką. Jako członek Stowarzyszenia Świętego Wincentego a Paulo poświęca dużo czasu na odwiedzaniu rodzin robotniczych w Tourcoing. Jest ona także przełożoną franciszkańskich tercjarzy, co oznacza, że wciela... Ona była dobra, łagodna i czuła. Była też pełna miłości bliźniego. Wszyscy ją kochali. Dla mnie była ona zawsze osobą doskonałą. Bardzo ceniła swego syna. Nie wydaje mi się, że kochała go więcej niż swe pozostałe dzieci. Nie, tego nie można powiedzieć. Zdawała sobie natomiast sprawę, że Marcel powołany jest do czegoś innego niż reszta. Przekonana jestem, że takie miała przeświadczenie. Z ośmiorga rodzeństwa 5 starszych wstąpi do klasztorów. René i Marcel do ojców Ducha Świętego. Jean wstąpi do sióstr Maryi Wynagrodzicielki. Bernadetta do sióstr Ducha Świętego, a Christian zostanie karmelitanką. Tak więc Marcel Lefebvre wyrósł w otoczeniu głęboko chrześcijańskim.
Największą część swych lat szkolnych spędził w szkole Najświętszego Serca Jezusowego. Instytucja ta dała Kościołowi kilkuset księży. To był zdolny uczeń, wzór dobrego ucznia. Poukładany, poważny. To był mój przyjaciel z dzieciństwa i lat szkolnych. Przez 8 lat siedzieliśmy w tej samej ławce. Marcel był tym, który zawsze wprowadzał pokój w swoim otoczeniu. To on starał się, aby wszystko dobrze się układało, miał największy wpływ na swoje rodzeństwo. Do dziś dnia, gdy mam jakiś problem, coś do osądzenia czy do rozstrzygnięcia, niechcący, automatycznie przychodzi mi na myśl pytanie, co powiedziałby Marcel? Co zrobiłby Marcel? To jest zupełnie automatyczne i myślę, że reszta rodzeństwa reaguje tak jak ja. On był dla nas punktem odniesienia. Kiedy Pan Bóg go powołuje, odpowiada bez wahania. Rok wcześniej jego starszy brat udał się do Rzymu, aby przygotować się do kapłaństwa. Ich ojciec pragnie dla swych synów jak najrzetelniejszego wykształcenia. Tak więc mając 18 lat, po tym jak wahał się, czy zostać księdzem diecezjalnym, czy też zakonnikiem, Marcel udaje się do Wiecznego Miasta. Mieszka w Santa Chiara, w seminarium francuskim prowadzonym przez Ojców Ducha Świętego, znajdującym się niedaleko od Watykanu. Seminarium francuskie w Rzymie zostało założone w połowie XIX wieku. Wraz z seminarium Saint-Sulpice w Paryżu była to znakomita kuźnia przyszłych biskupów. Instytucja ta jest od samego początku swego rodzaju świątynią ultramontanizmu. Przepojona bardzo zdecydowaną wiernością Kościoła Francji wobec stolicy apostolskiej. W tym czasie seminarium kieruje ojciec Henri Leflocq, którego kontrrewolucyjne oraz antyliberalne przekonania przestrzegają przyszłych księży przed duchem XIX wieku, pragnącego rozdzielić społeczeństwo i Kościół katolicki. Ojciec Leflocq, rektor seminarium, duchacz, uczył ich o Chrystusie Królu. Naukę o społecznym panowaniu Pana Jezusa. Ojciec Fetgli komentował encyklikę Quas Primas, Ojca Świętego Piusa XI z 1925 roku, podkreślając centralne miejsce, jakie winien zajmować Pan Jezus w każdym społeczeństwie. Podkreśla się dziś mocno, że arcybiskup Lefebvre był wykształcony na tomizmie i neoscholastyce. Tak było wówczas wszędzie. Nie było w tym nic oryginalnego. Tak uczono w seminariach francuskich i tak samo uczono w innych. Wszystkie ówczesne seminaria działały dokładnie według tego samego wzorca. W roku 1927, po zakazaniu przez Ojca Świętego monarchistycznego ruchu Action Française, ojciec Leflocq, ze względu na swe wspólne z Charlesem Morosem antyliberalne przekonania, zmuszony jest podać się do dymisji. Alumni są tym głęboko dotknięci. Marcel Lefebvre, kleryk Marcel Lefebvre, jest wówczas nieobecny. Jest to akurat okres jego służby wojskowej. Nie dotyczyło go to bezpośrednio, bo nie był członkiem Action Française. Nigdy nie czytał pism Murasa. Natomiast spowodowane tym potępieniem odejście ojca Leflocqa, a więc odejście rektora seminarium, odbiło się na nim głęboko. Wydaje mi się, że był członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Leflocqa, które zrzeszało ludzi o bardzo różnych horyzontach. Najbardziej uderzający jest przykład Alfreda Ansela. Podczas II Soboru Watykańskiego Alfred Ansel będzie miał stanowisko zupełnie przeciwne do zdania Marcela Lefebvre'a. Mimo tego łączył ich jednakowy podziw dla tego przełożonego. 21 września 1929 roku młody Marcel Lefebvre otrzymuje święcenia kapłańskie w kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego w Lille z rąk swego biskupa, Achille Aliénarta. Na początku roku szkolnego 1930 ksiądz Lefebvre zostaje wikarym w podmiejskiej dzielnicy robotniczej Lille, Le Marais de l'Homme.
Będzie tutaj pracował nad ewangelizacją kolejarzy, robotników przemysłu tekstylnego i metalurgicznego. Podczas gdy biskup powierza mu to stanowisko, młody Marcel odczuwa wewnętrzne wezwanie do pracy w dalekich krajach. Czuł się nieużyteczny we Francji, podczas gdy jego brat, będący już misjonarzem w Gabonie, pisał do niego list za listem, mówiąc: Marcel, przyjdź nam z pomocą, mamy tu chrzty, naukę religii, nawrócenia. Marcel Lefebvre pomyślał wówczas, że jako misjonarz w Afryce byłby bardziej przydatny, a jednocześnie wiódłby życie trudniejsze, bardziej umartwione, jak i bardziej zasłużone. W 1931 roku Marcel Lefebvre zostaje przyjęty do nowicjatu Ojców Ducha Świętego w Orli. Wstępuje do zgromadzenia zakonnego założonego w 1703 roku przez Claude'a Polara de Place, odnowionego w XIX wieku przez ojca Libermana w celu ewangelizacji Afryki. Przygotowanie, które otrzymuje, ma na celu wpojenie ducha misyjnego. Następnie zostaje wysłany do Gabonu, do wyższego seminarium w Libreville. To nie bez powodu wysłano go tam jako wykładowcę. To dlatego, że był on bardzo dobry z teologii, bardzo dobry z filozofii i jednocześnie miał ten dar, że potrafił dobrze wytłumaczyć. A w Afryce trzeba było być dobrym nauczycielem, dobrym pedagogiem, dającym przykłady, mówiącym powoli. Tak, to była jedna z jego zalet. Przez 6 lat poświęca się kształceniu afrykańskich księży. Ta troska jest zgodna z życzeniem papieży Leona XIII i Piusa XI, pragnących po parowiekowej działalności misyjnej wykształconego kleru tubylczego. Młody wykładowca wykłada teologię oraz Pismo Święte, a następnie w 1934 roku zostaje rektorem seminarium. Ma zaledwie 28 lat. Arcybiskup Lefebvre bardzo dużo pracował, bo było ich tylko 2 księży, którzy zajmowali się wyższym i niższym seminarium duchownym, a nawet i nowicjatem sióstr. Musieli więc we 2 udzielać wszystkich wykładów i po 6 latach takiej pracy ojciec Marcel był tak bardzo wycieńczony, że ksiądz biskup Tardy wysłał go do Buszu, do Anjolet, i w ten sposób opuścił on seminarium. Obejmie on następujące misje: Anjolet, Libreville, Donguila, a później Lambarene, gdzie spotka słynnego lekarza, doktora Schweitzera. Buduje kościoły, szkoły, przychodnie lekarskie. Chrzci, naucza, spowiada. Czasem wyjeżdża w objazd, aby odwiedzić odległe wioski. Przyjazd misjonarza do wsi zawsze powodował wielkie wzruszenie. Wiadomość o tym rozchodziła się bardzo szybko. W ciągu paru minut wierni zbierali się wokół księdza, aby z nim porozmawiać, opowiedzieć swoje przeżycia, swoje radości. Spowiadał wszystkich chrześcijan, którzy tego potrzebowali. Wczesnym rankiem młodzi, którzy towarzyszyli księdzu, przygotowywali ołtarz i zakrystię, podczas gdy wierni zbierali się na mszę świętą. Każdy misjonarz, gdy przyjeżdżał, musiał najpierw nauczyć się języka, nauczyć się mówić bez akcentu. Ci, którzy przyjeżdżają z Kamerunu, z Konga, zachowują zawsze ich własny akcent, gdy mówią językiem Fang. On natomiast nie miał francuskiego akcentu, gdy mówił językiem Fang. Po pobycie misjonarza widać było we wsi jego wpływ. Ludność dodawała starań w praktyce cnót, a także w przygotowaniach do dużych świąt, z okazji których należało udać się z wioski do misji. Zawsze w niedzielę miałyśmy wykład ojca. Opuszczał on misję, aby przyjść do klasztoru. Wszystkie dziewczęta zostawały tu razem, aby go słuchać. Zawsze nam powtarzał: trzeba pozostać dobrymi chrześcijanami i chrześcijankami, bo świat się zmieni.
Nie podążajcie za dobrami tego świata. J'ai pu voir ces villages de païens devenir chrétiens et se transformer, non seulement, je dirais, spirituellement et surnaturellement, mais se transformer physiquement, socialement, économiquement, politiquement. Et alors le village se transformait un peu, peu à peu, sous l'influence de la grâce, sous l'influence de la grâce du saint sacrifice de la messe. Des âmes aussi se sont consacrées alors à Dieu. Des religieux et des religieuses, des prêtres se donnaient à Dieu, consacraient leur vie à Dieu. Voilà le fruit de la Sainte Messe. Kiedy ojciec Marcel był w Lambaréné, był księdzem ułożonym, łagodnym i wszyscy bardzo go cenili. Zresztą w tym okresie wiele osób chciało wstąpić. Wśród chłopców przynajmniej paru nalegało i myślało o pójściu do seminarium. Wśród dziewcząt o wstąpieniu do nowicjatu. Pewnego październikowego dnia 1945 roku został przywieziony pirogą list z Paryża. Generał wzywa ojca do Francji. Po 13 latach spędzonych w Gabonie misjonarz musi wrócić do metropolii. Kiedy wiadomość o odjeździe ojca dotarła tutaj, wierni napisali, aby się temu sprzeciwić. Zdaje mi się, że mój ojciec należał do tych, którzy napisali do Libreville, pewnie do biskupa. Przyszła odpowiedź, z której wynikało, że ta decyzja nie zależała od Libreville, więc pozwolono ojcu odjechać. A w dzień, kiedy przyszedł pożegnać siostry i dziewczęta, ja tam wtedy byłam. Byłam w małej szkole. Wszyscy wtedy płakali, dziewczęta płakały. To było takie wzruszające. Wszyscy żałowali ojca, takiego ojca. Listopada 1945 roku ojciec Lefebvre jest mianowany przełożonym seminarium w Mortain, jednym z domów kształcących zakonników jego zgromadzenia w zakresie filozofii. To był człowiek o głębokim życiu duchowym i jednocześnie ciepłym sposobie mówienia. Oprócz tego był on przecież misjonarzem w Lambaréné i wzbudzał podziw jako ktoś, kto prawdziwie był na misjach. Do tego był to człowiek posiadający zmysł organizacyjny. W samym sercu Normandii, zranionej wojną, zapoznaje on swych kleryków z teologią świętego Tomasza z Akwinu. Czuło się dobrze, że myślał on w sposób bardzo scholastyczny. Pamiętam, że podczas 2 lat filozofii organizował to, co w średniowieczu nazywano disputationes. To znaczy dysputy, dyskusje kontrowersyjne. Wtedy jeden z nas bronił jakiejś tezy z zakresu filozofii lub teologii, a ktoś drugi ją atakował. Wynikały z tego niezapomniane dyskusje, które pamiętam do dziś. Ojciec Lefebvre pozostaje w Mortain tylko przez krótki czas, gdyż w czerwcu 1947 roku ojciec święty Pius XII mianuje go biskupem Dakaru. Tak więc dziecko północy, misjonarz w Gabonie, zostaje biskupem w wieku 41 lat. Sakra biskupia ma miejsce w jego parafii w Tourcoing 18 września 1947 roku, a jako dewizę wybiera sobie to zdanie świętego Jana, odnoszące się do działalności misyjnej. Et nos credidimus caritati. I my uwierzyliśmy w miłosierdzie.
tym okresie Dakar, miasto o większości muzułmańskiej, jest stolicą francuskiej Afryki Zachodniej, tym samym znacznej części francuskiego imperium kolonialnego. Aż do 1947 roku Dakar był jeszcze diecezją misyjną. W szczególności ostatni biskup, biskup Grimaud, nie był bardzo aktywny. Miał kłopoty, gdyż był mocno przywiązany do rządów Vichy i dlatego musiał podać się do dymisji w 1947 roku. W tym właśnie momencie został mianowany arcybiskup Lefebvre. Z punktu widzenia pastoralnego, arcybiskup Lefebvre przeobraził diecezję Dakaru w prawdziwą diecezję francuską, pomnażając liczbę kościołów, misji i szkół. Podczas spędzonych tam tylko 15 lat, od 1947 do 1962 roku, wykonał on olbrzymią pracę duszpasterską. Tak więc podniósł on kościół w Senegalu, który prawdziwie obumierał. Dodał mu tchu. Potrzeba było utworzenia misji, rozmnożenia parafii. Gdy arcybiskup Lefebvre tu przybył, w Dakarze była tylko jedna parafia. Jedna parafia na cały Dakar. Katedra była jedynym kościołem parafialnym na cały Dakar. Owszem, były miejsca kultu, ale popatrzcie, co on zrobił. Gdy wyjeżdżał, zostawił sam nie wiem ile parafii w Dakarze. Podczas tych 15 lat liczba święceń kapłańskich została podwojona. Młody arcybiskup, bogaty w doświadczenia z Libreville i Mortain, przykłada ogromną wagę do kształcenia księży. W tym celu kupuje teren na wschód od Dakaru i buduje na nim seminarium w Sébikotan. To on rozwinął praktycznie wszystkie seminaria duchowne w Senegalu. Nie mieliśmy wielu wykładowców. To on powołał licznych profesorów, aby podnieść poziom wykształcenia księży. To była jego wielka troska. Gdy tylko mógł, przychodził do nas z wizytą, albowiem arcybiskupowi Lefebvre'owi bardzo zależało na jego seminarium duchownym i na wykształceniu, jakie dostawali tu młodzi klerycy. Miał też wielką troskę duszpasterską, aby zwiększyć możliwość ewangelizacji na powierzonych sobie obszarach i zależało mu zatem na zwiększeniu ilości powołań wśród Afrykańczyków. Arcybiskup Lefebvre jest mimo wszystko wiernym uczniem duchowych wartości naszego zgromadzenia, a szczególnie ojca Libermana, który nie widział żadnej prawdziwej możliwości ewangelizacji Afryki bez udziału afrykańskich księży. I on był także głęboko o tym przekonany. Celem pobudzenia powołań kapłańskich oraz rozwoju rodzin katolickich biskup sprowadza do swojej diecezji liczne zgromadzenia zakonne. Mają one nauczać lub modlić się o uświęcenie wiernych. Są to Marianie, Dominikanie, Bracia Serca Jezusowego, Karmelitanki. Wszyscy są powołani do współpracy mającej rozwinąć chrześcijaństwo na terenie całej diecezji. Arcybiskup sprowadził do Senegalu ponad 10 nowych zgromadzeń. To był wielki wkład dla swojej diecezji, który pozwolił na znaczne zróżnicowanie personelu zakonnego diecezji. Jeśli chodzi o kobiety, to przybyło może ze 20 nowych zgromadzeń. Otworzył on szeroko diecezję Dakaru dla rodzin zakonnych, dotychczas tu niepracujących. Pozwoliło to w szczególny sposób na rozwój szkolnictwa i szpitali. Okres jego władzy biskupiej to okres fundacji i decyzji. Tak więc mogę powiedzieć, że to jemu zawdzięczamy w dużej części bogactwo diecezji dakarskiej. O tak, bo jeśli chodzi o nauczanie, szkoły, zakłady, przychodnie lekarskie, to wszystko, ja to pamiętam, jemu to zawdzięczamy. Ach, co to był za charakter. Arcybiskup Lefebvre był kimś bardzo czarującym. Bardzo uprzejmym, bardzo przyzwoitym człowiekiem. To był wielki pan. Ale nie w sensie wielkiego pana, bardzo skomplikowanego. Wcale nie. Przeciwnie, ogromnej prostoty, bardzo łagodny i miły. W moich wspomnieniach pozostał on jako ktoś wielce uprzejmy, a jednocześnie bardzo bogaty duchowo.
Dla niego wartości duchowe, przygotowanie duchowe było czymś pierwszorzędnym w kształceniu kleryków. Pamiętam, że w okresie jego episkopatu księża chętnie przyjeżdżali tu nad morze w zimie na wakacje. Jeden z nich zjawił się w krótkich spodniach, a biskup bardzo prosto zwrócił mu uwagę, mówiąc: lepiej wyglądałby ksiądz w sutannie. On żył swoją wiarą. Widać tu było aktywność tej jego wiary. Ja miałem wrażenie, że on się wciąż modlił. Nie wiem, czy tak rzeczywiście było, ale podróżując z nim, takie miałem wrażenie. Parokrotnie podróżowaliśmy razem i miałem wrażenie, że on modlił się nieustannie. To jakby wypływało z niego. To było miłe. To było dobre. Czuć się wspieranym przez takiego biskupa, to było coś bardzo dobrego. To nie był nadzwyczajny mówca. Mówił bardzo prosto, ale czuło się u niego życie wewnętrzne, życie duchowe, łączność z Panem Jezusem. Podczas gdy odprawiał mszę świętą, czuło się, że on wierzy w to, co robi. Na przykład, gdy zbliżało się przeistoczenie, czuło się, że on jest całkowicie skupiony na tym, co robi. I nic nie mogło go od tego oderwać. To jest wspomnienie z lat dziecięcych, którego się nie zapomina. Tak, tu mieliśmy biskupa, który naprawdę umiał odprawiać mszę świętą. Sprawował ją pięknie. Wydaje mi się, że był on człowiekiem uduchowionym. Gdy odprawiał mszę świętą, miało się wrażenie, że modlił się bez przerwy, a nie, że odmawiał modlitwy jedne za drugimi. Owszem, ogromnie ceniliśmy go za to. Arcybiskup Lefebvre sprowadził i osiedlił karmelitanki w pobliżu seminarium duchownego w Sebikotan. Podobnie jak w Gabonie, mocno wierzy w pomoc, jaką modlitwy zakonne przyniosą ewangelizacji tych obszarów, które zostały mu powierzone, aby na nich wprowadzić społeczne panowanie Pana Jezusa. Tak, to właśnie to, czego on pragnął. Panowania Pana Boga, zbawienia dusz. On dążył tylko ku temu. On sam się nie liczył, był bardzo pokorny, bardzo skromny. Mówił nam, że początkowo, gdy został biskupem przełożonym, wiele się troskał. Później zrozumiał, że to Pan Bóg prowadzi wszelkie sprawy, a więc nie warto się kłopotać. A przy tym miał taką ufność w moc modlitw karmelitanek. Napisał nawet artykuł, co nas rozbawiło, że w misji koło Fatik było wiele nawróceń. Poganie nawracali się, czuło się, że łaska Boża działa, że Królestwo Boże się przybliżało. Wobec tego arcybiskup stawiał pytanie, dlaczego tak się dzieje? Jego odpowiedź brzmiała, dzięki karmelitankom, bo 5 sióstr karmelitanek modli się i dlatego ludzie się nawracają. Wtedy mówiłyśmy, on naprawdę wielkie pokłada w nas zaufanie, i starałyśmy się godnie na to odpowiedzieć. Etnos credidimus caritati. Etnos credidimus caritati. Zawierzyliśmy miłości. Odnalazłem arcybiskupa Lefebvre'a w jego dewizie. Rozprzestrzeniał miłość. Przez wszystkie jego dzieła widziałem miłość, którą rozprzestrzeniał. Jako biskup, a także później jako wysłannik Stolicy Apostolskiej na całą Afrykę Francuską i Madagaskar, wszędzie za przykładem Pana Jezusa czynił dobrze. Wszędzie. Od 1948 roku Marcel Lefebvre obok pracy arcybiskupiej zostaje delegatem Stolicy Apostolskiej na cały obszar Afryki francuskojęzycznej. Jest to zadanie olbrzymie, staje się bowiem przedstawicielem Ojca Świętego na obszarach od Maroka po Madagaskar i tym samym najważniejszą osobą w Kościele na całym kontynencie.
Jako wysłannik stolicy apostolskiej był on przedstawicielem Ojca Świętego. Później zadanie to przypadnie nuncjuszom apostolskim, z tą różnicą, że jego nuncjatura nie pokrywała tylko jednego kraju, ale wszystkie kraje francuskojęzycznej Afryki. Nie tylko Afryki Zachodniej, ale całej Afryki, bo nawet Madagaskar należał do podlegających mu terenów. Prezydent Ufebwani dawał mu do dyspozycji samochód, bardzo elegancki samochód i samolot, aby mógł udać się tam, gdzie by sobie tego życzył. Zobowiązywał przy tym wszystkich do przyjmowania arcybiskupa Lefebvre'a z szacunkiem, jako wysłannika stolicy apostolskiej. Wskazuje to dobitnie, że w Afryce pojęcie laickości państwa jest zupełnie niezrozumiałe. To jest dygnitarz Kościoła, więc otacza się go szacunkiem, bo on przedstawia Pana Boga. To było podejście zupełnie typowe. Od Abidżanu do Dżibuti, od Dakaru po Madagaskar popiera on budowę seminariów duchownych, szkół, kościołów i szpitali. Powołuje on 40 nowych diecezji, w których umieszcza biskupów pochodzenia afrykańskiego. I rokrocznie udaje się do Rzymu, aby zdać sprawę Ojcu Świętemu ze swej działalności. To w tym właśnie okresie Pius XII redaguje swoją wielką encyklikę na temat misji Fidei Donum. W tej sprawie Pius XII był tego samego zdania. Albo raczej Lefebvre był tego samego zdania, co Pius XII. Mówiono nawet, ale ja nie mam na to dowodu, że to myśl Lefebvre'a została wypowiedziana w tym piśmie papieskim, w tej encyklice. Pius XII był z jednej strony konserwatystą, a z drugiej miał zupełnie nowe spojrzenie na przyszłość Afryki. To mogło podobać się Lefebvre'owi w obu aspektach. Arcybiskup Lefebvre kładzie podwaliny kościoła w Afryce w okresie, gdy ten kontynent przeżywa głębokie zmiany. Ruch dekolonizacyjny dotyka kraje jeden za drugim. Arcybiskup przede wszystkim obawia się, że te zmiany odbędą się kosztem chrześcijaństwa. Obawiał się, że to ułatwi rozwój komunizmu. Był on oczywiście stanowczo przeciwny komunizmowi i uważał, że dekolonizacja spowodowana była wpływem komunistów. Rok 1962. Ma on 56 lat. Nadeszła chwila odjazdu. Nowy Ojciec Święty Jan XXIII pragnie dla Afryki biskupów wyłącznie miejscowych. Wobec tego arcybiskup Lefebvre traci tu całkowicie swoje prerogatywy i jest proszony o powrót do Francji. Ale jego ojczyzna bardzo się zmieniła od czasu jego wyjazdu 30 lat wcześniej. W latach 50. rozgorzała na nowo wojna między integrystami a progresistami. Już wówczas, już w tych latach mają miejsce dyskusje na temat stanowiska, jakie należy zająć w kontekście zimnej wojny, który bardzo skupia na sobie uwagę. Czy należy szukać porozumienia ze światem związanym z partią komunistyczną i wszelkimi jej rozgałęzieniami, czy też przeciwnie, ostro i zdecydowanie odciąć się od komunizmu, tak jak sugerował to dekret Świętego Oficjum z 1949 roku. Wewnątrz kościoła francuskiego stanowisko jest niepewne. Część kościoła Francji pociąga myśl, że przyszłość ludzkości należy do klasy robotniczej i wobec tego trzeba, nie mówię dołączyć do partii komunistycznej, ani do podlegających jej organizacji. Nie, to nie o to chodzi. Ale należy utrzymywać kontakt z ruchem robotniczym. A w 1959 roku arcybiskup Lefebvre wypowiedział się publicznie przeciw ideologii komunistycznej. I on tłumaczy, że to jest zupełnie po linii Kościoła. Sprzeciwiać się następstwom rewolucji francuskiej, fałszywym zasadom okresu oświecenia, herezji, a także fałszowi praw człowieka. Tak, można powiedzieć, że w 59 roku wszystkie karty zostały rozdane. We Francji episkopat widzi dość niechętnym okiem tego arcybiskupa, który tak łatwo zajmuje stanowisko. Toteż proponuje mu się diecezję Tulle, jedną z najbardziej opuszczonych diecezji środkowej Francji. We Francji mówiono, że mało ceniony generał był wysyłany do Limoges. A więc był Limoges.
Limoges i Tulle są położone blisko siebie. Dlatego mówiono, Lefebvre nie został Limoges, ale Tulisé. Jednakże w Tulle pozostaje bardzo krótko, bo w tym samym 1962 roku kapituła generalna duchaczy obiera go nowym generałem zgromadzenia. Od tego momentu zaczyna on podróżować po całym świecie, mając swoją siedzibę wpierw w Paryżu, potem w Rzymie. Znajduje się na czele kongregacji liczącej 5000 członków rozproszonych na terenie 300 diecezji. Był powszechnie ceniony i miał poparcie u władz zakonu. Toteż jego wybór odbył się bardzo szybko, łatwo i bezproblemowo. To był kandydat, który z uwagi na stanowisko, jakie zajmował w latach 50., wydawał się być bardzo roztropnym reformatorem, całkowicie zgodnym z Piusem XII. Dla 500 milionów katolików procesja 2400 ojców Kościoła w kierunku Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie rozpoczęła wydarzenie stulecia. W dniu 11 października 1962 roku ma miejsce otwarcie Soboru Watykańskiego II, pierwszego soboru Kościoła od prawie 100 lat. Ta wyjątkowa procesja poprzedzała otwarcie przez Ojca Świętego Jana XXIII Soboru Powszechnego. Jako biskup, a także wziąwszy udział w pracach przygotowawczych, arcybiskup Lefebvre należy do grona ojców soborowych. To jest człowiek, który przybywa na sobór dość ufny. Uważa, że prace przygotowawcze były dobrze wykonane. Ale bardzo szybko niektóre wieści wykazują istnienie pewnej niepewności, jakiejś tendencji, powiedzmy, bardziej liberalnej. W cudzysłowie, z dużą ilością cudzysłowów, która jest w trakcie organizowania się, mogącej władać dużą siłą uderzenia, a więc i wywrzeć głębokie wrażenie. Należało więc znaleźć na to odpowiedź. Można powiedzieć, że przebieg tego soboru był zaburzony od samego początku, a nawet podczas jego przygotowania. Dokumenty przygotowane i opracowane to były schematy przygotowane do soboru, ale te schematy nie zostały wzięte pod uwagę i zostały odsunięte. W ten sposób schematy opracowane przez 3 lata zostały odrzucone już w pierwszych dniach. Prądy rewolucyjne zostały mocno narzucone. A szczególnie nowa teologia, której inspiratorami byli głównie francuscy teologowie. Przytoczmy nazwiska Congara, Chenu, de Lubaca. I to właśnie ci teologowie wywarli wpływ na myśl ojców soborowych, na biskupów. Świat byłby mocno zszokowany, gdyby Kościół wystąpił, sprawiając wrażenie: ja jestem rozwiązaniem wszelkich problemów. Mam odpowiedź na wszystkie problemy. Nie. Przybyliśmy tylko, aby współpracować, aby starać się współpracować ze światem. Nie chcemy się narzucać, ale tylko wnieść może tu i tam nieco światła. W końcu, o co chodziło? Sedno soboru stanowiło samo uświadomienie się Kościoła w naszym stuleciu. Świadomość, która nie doprowadzi, jak w poprzednich soborach, do potępień lub do definicji błędów, ale przeciwnie, do uświadomienia naprawdę otwartego, powszechnego, w którym Kościół widzi siebie w stosunku do świata.
Czasem mówi się, można powiedzieć, dlaczego arcybiskup Lefebvre tak bardzo nalegał na to, że to był sobór duszpasterski, że chodziło tu o sobór duszpasterski. Ale tak naprawdę to nie arcybiskup Lefebvre to wymyślił. To sam sobór określił się jako duszpasterski. Na uwagi mniejszości ojców, którzy proponowali dokładniejsze sformułowania doktrynalne, odpowiedziano: nie, my jesteśmy soborem duszpasterskim. Rzeczywiście, miałby miły ojciec rację, stawiając to pytanie, gdyby nasz sobór był doktrynalny, ale on jest duszpasterski, wobec czego to nie jest to. To są zupełnie różne gatunki literackie. Twierdząc, że nie tykają się prawd wiary katolickiej, biskupi jednocześnie zamierzają głosować podstawowe teksty, zmieniające stosunki między Kościołem a światem. Lefebvre sam bardzo dobrze to streścił. To streszczenie wydaje mi się ogromnie wymowne. To jest rewolucja francuska. Otóż rewolucja francuska to wolność, równość, braterstwo. Sobór zmierza ku deklaracji o ważnej rzeczy, jaką jest wolność sumienia. Potępiona przez papieży w XIX wieku wolność religijna zostaje uznana przez Sobór Watykański II. Przyzwala ona każdemu człowiekowi na otwarte wyznawanie tego, co mu dyktuje jego sumienie. To głosowanie wzbudza reakcje na całym świecie. Jesteśmy szczęśliwi, stwierdzając, że przez to nowe sformułowanie wolności religijnej chrześcijaństwo dołącza się do religii semitycznych, to znaczy religii żydowskiej i islamu. Albowiem, o ile mi wiadomo, zarówno religia żydowska, jak i islam uznają od zawsze, tak, od zawsze, tę zasadę tolerancji dla każdego człowieka. Arcybiskup Lefebvre odmawia głosowania za tekstem o wolności religijnej. Widzi on w nim sposób na promocję fałszu traktowanego na równi z prawdą. Jeśli by można przy pomocy jednego motta streścić jego pozycję, to brzmiałoby ono tak. My posiadamy prawdę. Jedynie prawda ma prawa. Fałsz nie ma żadnych praw. Wobec tego ci, którzy nie posiadają prawdy, nie mają żadnych praw. To stwierdzenie jest może trochę niezgrabne, ale myślę, że jest ono dość wyrażające jego stanowisko. Ça, c'est une chose qui est absolument contraire à tout ce que l'Église a affirmé autrefois. Deuxièmement, po drugie, władza, rząd Kościoła ma być kolegialny, a w ramach zgromadzenia wszyscy mają się wypowiadać. Wolność, równość. Debata nad kolegialnością była chyba tą, która wzbudziła najwięcej emocji. Tyczy się ona kwestii władzy papieża i biskupów. W tej walce arcybiskup Lefebvre znalazł się po stronie sekretarza świętego oficjum, kardynała Ottavianiego, a przeciw biskupowi Lille, kardynałowi Lienard, który go niegdyś wyświęcił i konsekrował. Biskupi biorą udział w nieomylności Ojca Świętego. Nie obok papieża, ale wspólnie z nim. Albowiem należy on do kolegium biskupów. Kolegialnie zatem Ojciec Święty przyjmuje współudział biskupów w rządzeniu Kościołem powszechnym. To tak właśnie ma miejsce w czasie soboru. Sobór jest nieomylny i to są biskupi zjednoczeni z papieżem. Nie można narzucić, nawet sobór nie może tego narzucić Ojcu Świętemu. On dostał sam, osobiście, to zlecenie od Pana Jezusa, aby był podstawą, fundamentem Kościoła oraz jego powszechnym pasterzem.
Ta sprawa kolegialności stanie się dla Lefebvre'a powodem do wielu walk. Mówił on bowiem, jeśli jest kolegialność, to jest i równość. A więc ja, będąc jednym z biskupów Francji, jeśli konferencja episkopatu głosuje za tym czy owym, to ja muszę się temu podporządkować? To jest znowu rewolucja francuska. To jest reforma, która dotyczy wszystkich diecezji, które będą wszystkie osobiście zainteresowane zarządzaniem Kościoła. Jesteśmy zatem teraz świadkami wstrząsu sejsmicznego, który zachwiał całym chrześcijaństwem i który będzie miał następstwa, które wszyscy będą mogli dostrzec. Arcybiskup Lefebvre powiedział w dodatku rzecz, którą wydaje mi się jako jedyny wówczas zauważył. On powiedział, władza biskupa będzie przez to zmniejszona. Władza w swojej diecezji. I faktycznie, ja nie zwróciłem na to wystarczającej uwagi, ale on to bardzo dobrze zauważył. Albowiem w miarę rozwoju centrum zarządzania i centralnej administracji episkopatów, biskup, jego osobista odpowiedzialność, znacznie się zmniejszyła. Sobór zmieni również głęboko stosunek Kościoła do innych religii. Odtąd ci, którzy odłączyli się od Kościoła, będą uważani jako bracia w wierze. Kościół mówił, ktoś się odłączył ode mnie, a więc niech powróci do mnie. Nieprawdaż? To oni mieli przebyć tę drogę powrotną. Natomiast teraz, a to jest moim zdaniem głęboką nowością ekumenizmu, jaki widzimy w czasie tego soboru, katolicy wyobrażają sobie, że nawrócenie, które doprowadzi do jedności Kościoła, jest w jakiś sposób niejednokierunkowe. Ale my, i to jest bardzo nowe, my czujemy, wiemy, głosimy, że my, katolicy, mamy też podjąć duży wysiłek co do głosu naszego Kościoła, aby móc naprawdę przyjąć wszystkich naszych odłączonych braci tak, aby się czuli wolni w Kościele, rzeczywiście zjednoczonym. L'œcuménisme, n'est-ce pas, met pratiquement toutes les religions sur le même pied et donne le droit commun à toutes les religions. Et c'est là, précisément, un problème, à mon sens, excessivement grave, parce que ce sont le fait de mettre toutes les religions sur le même pied détruit l'Église. Si l'Église se disant doit se dire la, comme la seule vraie et possédant seule la vérité, si elle met ce qu'elle appelle les erreurs, les autres religions erronées, sur le même pied qu'elle, nécessairement elle n'a plus qu'à disparaître, elle n'a plus de raison d'être. On parle plus des... Nie mówi się już o protestantach, że są heretykami, tylko naszymi braćmi w wierze. Niewiele brakuje, aby nam powiedziano, że muzułmanie są też naszymi braćmi, bo wierzą w Boga. Braterstwo. Wolność, równość, braterstwo. Jest to diabeł. Diabeł, czyli rewolucja francuska, która wchodzi do Kościoła. Najważniejsza część soboru rozgrywa się w kulisach. Tu właśnie ojcowie liberalni przygotowują z góry swoje plany i to zapewnia powodzenie ich ideologii. Paru konserwatywnych biskupów organizuje z dużym opóźnieniem opór, zakładając Cetus Internationalis Patrum, czyli międzynarodowe zgrupowanie ojców. Organizuje to arcybiskup Lefebvre z pomocą biskupów Włocha Carli oraz Brazylijczyków Proensa Sigo i de Castro Mayer. Ten mały Cetus zgromadził 250 ojców soborowych. Biskupi, którzy do niego przystawali, nie musieli niczego podpisywać, a tylko dać swój adres. Dostawali wtedy codziennie wskazówki dotyczące głosowania na następny dzień. Arcybiskup Lefebvre został mianowany prezesem tego zgrupowania. Praca prezesa polegała głównie na organizacji pracy materialnej sekretarzy, kserokopii i tym podobnych. Dzięki tak dobrej organizacji udało się parokrotnie zablokować drogę liberalizmowi. Odnieśli parę zwycięstw, w szczególności udało się odroczyć pięciokrotnie tekst o wolności religijnej. Bez wątpienia, wpływ, jaki osiągnęła ta działalność, był spowodowany faktem, że Paweł VI pragnął osiągnąć jak najszersze poparcie ojców soborowych. Dlatego poszedł na pewne ustępstwa. Ojciec Święty osobiście wprowadził poprawki do niektórych tekstów. I tak, w tekście dotyczącym ekumenizmu,
Pewne sformułowania zostały poprawione przez Pawła VI zgodnie z propozycjami uczynionymi przez Cetus. 8 grudnia 1965 roku ojciec święty Paweł VI dokonał oficjalnego zamknięcia Soboru Watykańskiego II. Dla Kościoła zaczyna się pewna nowa epoka. Konserwatywna część Kościoła jest mocno zaniepokojona i już przemyśliwuje nad zminimalizowaniem zmian wynikających z Soboru. Jako generał arcybiskup Lefebvre ma za zadanie wprowadzenie zmian posoborowych w swoim zgromadzeniu. Myślę, że początkowo spodziewał się on, że wprowadzenie w życie reform posoborowych odbędzie się pod nadzorem Rzymu i że większość punktów, które uważał za niebezpieczne, będzie pod ścisłą kontrolą. Otóż jako generał Ojców Ducha Świętego mógł zauważyć odchylenia, jakie pojawiły się już między 66 a 68 rokiem, szczególnie w holenderskiej prowincji tego zgromadzenia. Prowincja ta całkowicie wyrwała się spod kontroli władzy zakonu. Szczególnie młodzi, alumni filozofii i inni oczekują na małżeństwo księży. Drwią sobie z konstytucji. W przygotowaniu zebrania kapituły wszystko jest uważane za przebrzmiałe i śmieszne. Już teraz znaleźliśmy się po drugiej stronie zwierciadła, a jesteśmy jeszcze przed rozruchami wiosny 1968 roku. W tym roku, mimo że został wybrany generałem na 12 lat, arcybiskup Lefebvre podaje się do dymisji. Kryzys kapłaństwa uderza go z pełną siłą. Kryzys ten zaczął się w latach 60., a od maja 1968 roku bardzo się spotęgował. Wymiana i dialog to manifest, który ukazał się jesienią 68 roku. Domaga się on małżeństwa księży, ich zaangażowania politycznego i w związkach zawodowych, a także w pracy zawodowej, co prowadzi do odksiężenia i zupełnego zeświadczenia roli kapłańskiej. W seminariach duchownych l'aggiornamento, czyli dostosowanie do dnia dzisiejszego, jest synonimem zwiększenia udziału młodych oraz otwarcia na współczesny świat. Wydaje mi się, że struktury, które ustanowiliśmy podczas obrad plenarnych na początku tego roku, biorą pod uwagę nasz udział. I to naprawdę my, klerycy, wraz z grupą animacyjną, ustanowiliśmy te struktury w zależności od oczekiwań i potrzeb każdego z nas. Pojawiło się coraz większe zeświadczenie kapłaństwa, a także przygotowanie, jakie dawały nowe seminaria duchowne, nie miało wiele wspólnego z tym, co my wynieśliśmy z seminarium za naszych czasów. Nie to, żeby młodzi księża nie mieli zasług, nie chodzi o to, ale oni kończyli seminarium bez konkretnego przygotowania doktrynalnego, naukowego, jakie my dostawaliśmy. W rezultacie szli ciągle z jednego doświadczenia w drugie. Ten ruch nowatorski jest obecny nawet w rzymskich instytucjach kształcących księży. Będąc w seminarium francuskim w Rzymie, myślałem, że znajdę to, czego szukałem. Ale gdy podczas wyborów we Włoszech klerycy wywiesili na tarasie seminarium znaleziony na ulicy transparent z napisem Vota comunista, to znaczy głosujcie na komunistów, to zostało opisane w gazetach. Pewien czas później ci sami klerycy zorganizowali bluźnierczą procesję z figurą Najświętszego Serca Jezusowego, której włożyli na głowę perukę w stylu Ludwika XV. Ta figura pozostała potem przez miesiąc w pokoju jednego z kleryków, nie wzbudzając najmniejszej reakcji ze strony kogokolwiek. W tym samym okresie kardynał Marty, będący wówczas arcybiskupem Paryża, wychwala głośno kontestacyjny ruch młodzieży z maja 1968 roku. Byliście też wzruszeni tymi wydarzeniami, które odbyły się w maju. Wdarcie się tej całej młodzieży. Młodzieży, która nagle chce zająć swoje miejsce w życiu. Poczuliśmy także w tych majowych wydarzeniach całą powagę klasy robotniczej, która nie tylko chce zarobić na życie, ale chce także znaleźć wolność. Chce być niezależna
i także szanowana za to, czym jest. Wielu katolików odsuwa się od Kościoła z powodu tych lewicowych kazań, braku reakcji wobec działań komunistów i to w sprawach bardzo poważnych, wobec propagandy komunistycznej, ideologii komunistycznej i tego wszystkiego. Ach, oto w końcu jakiś biskup. Tak, biskup, który wypowiada się na temat komunizmu. Que disent les communistes? Ils disent que la religion est une aliénation. Oui, c'est vrai, la religion est une aliénation, en ce sens que nous donnons nos corps, nos âmes, notre intelligence, notre volonté dans les mains de Dieu. Nous nous aliénons pour nous donner tout entier à Dieu, tout entier à celui qui nous a créés. Vous vous aliénez pour un parti, pour des hommes. Vous mettez toute votre nature, toute votre puissance, tout ce que vous avez dans les mains des hommes. Widziałem w tym okresie wiele osób, które dzięki takiemu biskupowi powróciły do praktyki religijnej. Ale w odczuciu wiernych najbardziej widoczną zmianą wynikającą z soboru pozostaje niewątpliwie zmiana liturgii. W 1969 roku Paweł VI nakazuje wprowadzenie nowego Ordo Missae na miejsce antycznego mszału świętego Piusa V. Po konsekracji ma miejsce komunia pod dwoma postaciami. Jest to, wśród wielu innych, jeden z przejawów poszukiwań, jakie są obecnie prowadzone celem odnowienia formy mszy katolickiej. To wszystko stanowi część całości, której istnienia nie podejrzewalibyśmy 10 lat temu. 10 lat temu nikt nie wyobraziłby sobie możliwości obecności naszych oddzielonych braci w Bazylice Świętego Piotra. 10 lat temu nikt nie wyobraziłby sobie mszy dialogowanej, jak ta, którą usłyszeliśmy dziś rano. To są zmiany w życiu Kościoła, w liturgii Kościoła, w konstytucji. Zmiany, których dawniej sobie nie wyobrażaliśmy. Pomimo zakazów arcybiskup Lefebvre postanawia sprzeciwić się nowej mszy i dalej odprawiać dawną mszę świętą. Zdawał sobie doskonale sprawę, że ta msza została zatwierdzona w porozumieniu z protestantami, mając na celu usunięcie wszystkiego, co może sprawić im przykrość. I że wobec tego, nie przypominając już podstawowych prawd wiary, może prowadzić do jej utraty. Pewna ilość studentów seminarium francuskiego w Rzymie postanowiła udać się do przełożonego zakonu opiekującego się seminarium, a był nim arcybiskup Marcel Lefebvre. Spowodowane ówczesną atmosferą niemożliwość dalszego studiowania i brak jakiejkolwiek pewności dojścia do kapłaństwa bardzo mnie niepokoiły. Zmuszony tą sytuacją poprosiłem go, aby coś dla nas zrobił. Początkowo powiedział mi, znajdę wam jakiegoś biskupa. Przypominam sobie, że odważyłem się odpowiedzieć, ależ ekscelencjo, my chcielibyśmy ekscelencję. Popatrzył na mnie zaskoczony, ja też się zdziwiłem, że ośmieliłem się powiedzieć coś takiego. Miałem wtedy 19 lat i byłem dopiero w klasie filozofii, a tu zwróciłem się do biskupa mającego 63 lata, mówiąc, ekscelencjo, my chcemy ekscelencję. To było nieco zuchwałe. Ale bez urazu odrzekł mi, no dobrze, pomyślę nad tym. Arcybiskup Lefebvre korzysta z poparcia swego przyjaciela, biskupa Charriera, ordynariusza Fryburga w Szwajcarii. Na jego uniwersytecie panuje jeszcze atmosfera sprzyjająca tradycyjnemu kształceniu. Mimo wieku emerytalnego arcybiskup Lefebvre decyduje się na otwarcie instytucji kształcącej księży. W maju 1969 roku w bibliotece profesora Faya przyjaciele zachęcają go do dokonania fundacji w duchu tradycji. Byli obecni tutaj ojciec Marie-Dominique Philippe, dominikanin, opat cystersów, ojciec Otrif i pan profesor Fay. I słyszałem tych panów dyskutujących na temat sytuacji w kościele, sytuacji kapłaństwa.
i wszyscy, a szczególnie ojciec Marii Dominik Filip, zachęcali go do założenia czegoś we Fryburgu, pod jego własną władzą. Tak więc w parę miesięcy później arcybiskup otwiera pierwszy rok studiów kapłańskich. Było nas 9. Powiedzmy, w miesiąc po rozpoczęciu roku, rok rozpoczęliśmy 13 października, czyli około połowy listopada, arcybiskup Lefebvre zaczął nam mówić o przyszłości, o ewentualnym bractwie kapłańskim. Już wtedy wydawało się, nam się wydawało, że miał w głowie dokładny plan. Ale on powolutku, łagodnie dał nam do zrozumienia, że nie będziemy się błąkać, rozpraszać się po różnych diecezjach, ale po święceniach kapłańskich trzeba będzie zostać razem w jednym stowarzyszeniu kapłańskim. Arcybiskup Lefebvre bardzo troskał się o to, aby być w zgodzie z prawem kanonicznym. Kiedy otworzył swój dom we Fryburgu, robił to za pozwoleniem biskupa Charriera, który go bardzo do tego namawiał wraz z poparciem kardynała Journeta i ojca Marii Dominik Filipa. Potem, pamiętam to bardzo dobrze, kiedy otrzymał uznanie kanoniczne naszego instytutu, to początkowo był bardzo szczęśliwy. Mówił wtedy: widzicie, teraz nasz projekt jest uznany przez Kościół, jest dziełem Kościoła. Nikt nie będzie mógł tego kwestionować. Niestety nauczanie, które młodzi alumni otrzymują na Uniwersytecie we Fryburgu, powoli dostosowuje się do nowości. Arcybiskup Lefebvre szuka wówczas możliwości na zorganizowanie niezależnego kształcenia. Znajomi z Valais proponują mu dawny dom kanoników z Wielkiej Przełęczy Świętego Bernarda, który zakupili w Econ w kantonie Valais. Począwszy od rozpoczęcia roku akademickiego 1970, nazwa Econ na terenie parafii Rit stanie się sławna. Mój biskup, ksiądz biskup Adam, którego oczywiście zapytałem o zdanie, powiedział mi: o tak, oczywiście trzeba. Trzeba, księże proboszczu, mieć z nimi kontakty. Trzeba ich zaprosić, a jeżeli księdza zaproszą, to trzeba pójść. Tak też postąpiłem i nawet dwukrotnie zawiozłem biskupa Adama do Econ na spotkanie z arcybiskupem Lefebvrem. Za każdym razem w drodze powrotnej mówił mi: ach, to jest opatrzność Boża, to jest dzieło Boże. Jestem zadowolony. Pomimo narzucenia nowego obrządku mszy świętej, arcybiskup Lefebvre decyduje się na kształcenie swych kleryków wedle dawnego mszału. Zaczął nam mówić o mszy świętej i widać było, że oto wyrażała się cała jego wiara. To robiło wrażenie, bo dla niego msza święta to było wszystko. To było odkupienie, to był krzyż, to jest samo serce chrześcijaństwa. To jest środek zbawienia i Kościół nie ma innego celu, jak kontynuowanie mszy świętej i czynienia wszystkiego, co tylko możliwe, aby wierni mogli być obecni na mszy świętej i korzystać z łask mszy świętej. Msza święta to nie jest chwila spotkania z ludźmi. Msza święta to jest przede wszystkim ofiara składana Bogu dla odpuszczenia grzechów. I po to właśnie jest kapłan. Tak zaczęło się seminarium, a potem co rok przybywali nowi klerycy. Także dom stał się za mały. Trzeba było przewidzieć rozbudowę. Kiedy trzeba było podjąć rozbudowę pierwszego gmachu w Econ, ja byłem obecny na tym wieczornym zebraniu. Był obecny architekt, był pan Pedroni, który nadzorował budowę, był rektor seminarium, był główny ekonom. Nie pamiętam, kto nim był w tym okresie, ale mniejsza z tym. I on mówił: nie mogę kontynuować, nie mam środków. On powiedział: nie, nie robimy nic, nie robimy nic. A my powiedzieliśmy: ekscelencjo, trzeba dobudować jedno skrzydło, trzeba powiększyć. Nie, nie, nie mam grosza, niczego nie robię. Nie mam nawet pół grosza, nie robię nic. Miał on twardą zasadę. Jeżeli nie miał połowy budżetu, nie podejmuje się tego, to znak opatrzności Bożej. I nagle ktoś woła: ekscelencjo, telefon do ekscelencji. Była godzina 9 wieczorem. Telefon z Paryża. On wraca i mówi: panowie, możemy zaczynać budowę. Telefon, który właśnie otrzymał, pochodził od darczyńcy, który pozwolił na kontynuowanie jego dzieła. W ten sposób w ciągu kilku miesięcy arcybiskup Lefebvre zdołał wykształcić w tradycyjnym duchu kilkudziesięciu księży. Z Rzymu kardynałowie piszą do niego listy zachęcające go do dalszej pracy. Bractwo św. Piusa X jest całkowicie uznane.
Oczywiście episkopat francuski natychmiast zauważył niebezpieczeństwo, jakie przedstawiało to seminarium duchowne, kształcące księży wyłącznie dla mszy świętej trydenckiej i odmawiających odprawiania nowej mszy, szczególnie biskup Echegaray, który bardzo szybko zorganizował pierwszy opór, oświadczając, że to seminarium w Econ jest seminarium dzikim. Jesienią 1972 roku biskupi Francji zgromadzeni w Lourdes ustalają dyspozycję. Powoli zamykają się drzwi przed księżmi wywodzącymi się z Econ. Podczas spotkań rzymskich wypomina się arcybiskupowi Lefebvre, że nie odprawia nowej mszy. W listopadzie 1974 roku dwóch wysłanników Rzymu wybranych przez sekretariat stanu przyjeżdża na inspekcję do Econ. Econ przyjęło wizytę apostolską. Wizyta apostolska to są wysłannicy papieża, którzy przyjeżdżają zobaczyć, jak to działa, popytać ludzi. To jest normalne postępowanie kanoniczne. Wizyta apostolska może mieć miejsce w diecezji, klasztorze. No tak. A więc arcybiskup Lefebvre szybko wraca do seminarium, gromadzi wszystkich, robi wykład, mówi, co to jest wizyta apostolska. Uspokaja wszystkich i oczekujemy jutra. Jutro rano, 11 listopada, przyjeżdżają. Onclin i Deschamps. Oczekując na nich, doskonale to pamiętam, spacerowaliśmy z arcybiskupem Lefebvrem wzdłuż dużego korytarza i powiedział do mnie, bo dobrze zdawał sobie sprawę, że to był początek kłopotów z Rzymem. Powiedział, wolałbym umrzeć, niż znaleźć się w opozycji w stosunku do Rzymu. Ale arcybiskup Lefebvre jest głęboko zgorszony przez tych dwóch przedstawicieli papieża. Zauważył, że w rozmowach z klerykami pytają, rozmawiają i tak dalej. Ale oni sami dają do zrozumienia, nie kryją się z tym, że nie wierzą w fizyczne zmartwychwstanie Pana Jezusa. Podczas tych dwóch dni, które, o ile mi wiadomo, spędzili w Econ, nie byli na żadnej mszy świętej. Natomiast naopowiadali arcybiskupowi Lefebvre'owi rzeczy tak bardzo rewolucyjne, że 21 listopada 1974 roku arcybiskup dokonał tego słynnego oświadczenia. Nous adhérons de tout notre cœur, de toute notre âme à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle. Maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre, et nous avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance néo-moderniste, néo-protestante, qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II, et après le Concile, dans toutes les réformes qui en sont issues. Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi catholique. Oświadczenie arcybiskupa Lefebvre'a powoduje poruszenie w kościele. Jest on wezwany do Rzymu i przyjęty przez władzę, między innymi przez kardynała Garon. Zapada wyrok. Bractwo świętego Piusa X przestaje istnieć. I wobec tego zamknięcie seminarium, zamknięcie bractwa kapłańskiego świętego Piusa X i odesłanie kleryków z seminarium w Econ za jednym zamachem, a w 75 roku wszystko było w porządku. Ale oni zapomnieli o stanowczości i sile ducha arcybiskupa Lefebvre'a. Przed arcybiskupem stoi bardzo poważny wybór. Decyduje się odpowiedzieć na prośbę kleryków i pomimo zakazu prowadzić dalej dzieło Econ. W swoich odczytach zwraca się do Rzymu, aby uzasadnić swój wybór. Mais que faire devant les orientations qui sont données et qui nous viennent du Vatican, qui nous viennent de Rome et qui nous semblent contredire explicitement les affirmations qu'ont faites d'une manière officielle et publique vos prédécesseurs? Nous sommes donc devant un dilemme crucifiant où nous vous suivons totalement, complètement, et nous suivons tout ce que Rome nous demande de faire depuis le Concile, et nous nous éloignons de vos prédécesseurs, ou nous suivons vos prédécesseurs et nous avons l'impression de nous éloigner de vous.
Powiedział to parokrotnie. Powiedział, to dlatego, że klerycy przyszli do mnie i prosili mnie o danie im wykształcenia, że rodzice powiedzieli mi, proszę nie opuszczać naszych dzieci, oni chcą być kapłanami, mają prawo do dobrego przygotowania. A później, jeżeli zgodził się na posłanie księży tu lub tam, to dlatego, że wierni prosili go o mszę świętą i o sakramenty. Tak. To zawsze była, myślę, zasada postępowania arcybiskupa Lefebvre'a. Odpowiedzieć na potrzeby wiernych. I tym bardziej troskał się o prawidłowość kanoniczną, że zdawał sobie dobrze sprawę, że zmuszony był do oporu wobec pewnych dyrektyw Rzymu. Chciał absolutnie i mówił nam to z naciskiem, że trzeba, abyśmy się modlili w kanonie mszy świętej za papieża i ordynariusza diecezji. Zawsze odrzucał tezy sedewakantystyczne i jego całą troską była Unia z Rzymem. I dlatego za każdym razem, gdy był wzywany, udawał się do Rzymu, aby się wytłumaczyć. Póki sprawy mogły być rozwiązane zgodnie z panującymi przepisami, należało ich przestrzegać. Znalezienie się w sytuacji kryzysowej nie było powodem, aby sobie na wszystko pozwalać. Jednakże, jak sam nam to mówił, przełożeni są po to, aby dobrze czynić. Nie mogą nam uniemożliwić albo uniemożliwić wiernym dostępu do mszy świętej, do sakramentów. Nie można więc stosować prawa kanonicznego wbrew pożytkowi wiernych i dlatego uważał, że są okresy, to co nazywa się w Kościele stanem konieczności, w których sięga się po wyższą zasadę. Wiedząc, że najwyższą zasadą w Kościele jest salus animarum, czyli zbawienie dusz i że nic nie może nam zabronić działania dla zbawienia dusz. 29 czerwca 1976 roku arcybiskup Lefebvre wyświęca, jak w poprzednich latach, nowych kapłanów. Natychmiast jest ukarany poprzez suspense ad divinis. W zasadzie nie ma już prawa udzielania sakramentów. On m'a mis dans les mains un missel nouveau. En me disant, voilà la messe que vous devez célébrer et que vous célébrerez désormais dans toutes vos maisons. On m'a dit également que si en cette date, aujourd'hui, ce 29 juin, devant toute votre assemblée, nous célébrions une messe selon le nouveau rite, tout serait aplani désormais entre nous et Rome. Or, il est évident que ce rite nouveau est sous-tendu, si je puis dire, suppose une autre conception de la religion catholique, une autre religion. Ce n'est plus le prêtre qui offre le saint sacrifice de la messe, c'est l'assemblée. Or, ceci est tout un programme, tout un programme. Désormais, c'est l'assemblée aussi qui remplace l'autorité dans l'Église. C'est l'assemblée épiscopale qui remplace le pouvoir des évêques. C'est le conseil presbytéral qui remplace le pouvoir de l'évêque dans le diocèse. C'est le nombre qui commande désormais dans la Sainte Église. Et ceci est exprimé dans la messe précisément parce que l'assemblée remplace le prêtre, à tel point que maintenant beaucoup de prêtres ne veulent plus célébrer la Sainte Messe quand il n'y a pas d'assemblée. Tout doucement, c'est la notion protestante de la messe qui s'introduit dans la Sainte Église. Si je persistais dans cette attitude, c'est parce que je crois à mon bon droit, devant la persécution qui m'est faite, je n'ai jamais pu, à vrai dire, me défendre, il n'y a jamais eu un procès en bonne forme. C'est vrai, c'est toujours pénible d'être en difficulté avec les autorités, et je n'ai qu'un souhait, c'est de rentrer en bonne relation avec elles. Mais je me sens appuyé, je dirais, par 2000 ans de chrétienté, 2000 ans de l'Église, et par conséquent, j'ai même l'impression que ma position est plus confortable que la leur. Eux, se basent sur une Église qui a débuté depuis le Concile Vatican II. Moi, j'ai 2000 ans d'Église derrière moi. Latem 1976 roku wizyta arcybiskupa Lefebvre'a we Francji nabrała nagle rozgłosu medialnego. 29 sierpnia odprawia on w Lille mszę świętą w obecności 10 tysięcy osób. W Lille przewidziano salę na 500 osób. W końcu trzeba było zarezerwować pałac wystawowy, aby móc zmieścić 10 tysięcy osób. A to stało się w przeciągu miesiąca. Za każdym razem dzwoniono do arcybiskupa Lefebvre'a: Ekscelencjo, trzeba zmienić salę. Ta jest za mała. Trzeba wynająć pałac wystawowy. S'opposer aux autorités les plus grandes dans l'église.
Être suspend à Divinis pour un évêque, c'est une chose grave, une chose très pénible. Comment peut-on supporter une chose comme celle-là, sinon pour des raisons excessivement graves? Et oui, les raisons de notre attitude et de votre attitude sont des raisons graves. C'est la défense de notre foi. Je fais une œuvre tout à fait semblable à celle que j'ai accomplie pendant 30 années, et voici que tout à coup, je suis suspendu à Divinis, peut-être bientôt excommunié, séparé de l'Église, renégat, que sais-je? Est-ce possible? Est-ce donc que ce que j'ai fait pendant 30 ans était susceptible aussi d'une suspense à Divinis? Je pense au contraire que si à ce moment-là, j'avais formé mes séminaristes comme on les forme maintenant dans les nouveaux séminaires, j'aurais été excommunié. Si j'avais à ce moment-là enseigné le catéchisme qu'on enseigne dans les écoles à ce moment-là, on m'aurait dit hérétique. Et si j'avais dit la Sainte Messe comme on l'a dit maintenant, on m'aurait dit suspect d'hérésie. On m'aurait dit aussi hors de l'Église. Alors je ne comprends plus. Quelque chose précisément a changé dans l'Église. Gdy byłem w Kalifornii, przyjechał odwiedzić mnie trzykrotnie. Również w Michigan, w Phoenix, w Houston. Zawsze było to samo. Nie robię nic innego niż to, co robiłem będąc klerykiem, księdzem, a potem biskupem. Po prostu tradidi quod et acepi. Przekazałem to, co otrzymałem. Je veux qu'à l'heure de ma mort, lorsque notre Seigneur me demandera qu'as-tu fait de ton épiscopat, qu'as-tu fait de ta grâce épiscopale et sacerdotale, je ne puis pas entendre de la bouche du Seigneur, tu as contribué à détruire l'Église avec les autres. Kiedy wreszcie we wrześniu udaje mu się być przyjętym przez Pawła VI, arcybiskup Lefebvre prosi papieża o pozwolenia na spróbowanie eksperymentu z tradycją. Paru uczonych staje w jego obronie. Arcybiskup Lefebvre jest człowiekiem, którego podziwiam. Zrobił dużo dobrego. Oto co zrobił. Najpierw przypomniał wielu Francuzom, że mają religię. Zmusił ich do zastanowienia się nad tą religią, nad ich wiarą. W co wierzę? Czy jestem rzeczywiście katolikiem, czy nie? Czy ja? Dokąd zmierzamy? Arcybiskup Lefebvre jest bardzo przywiązany do mszy świętej zwanej świętego Piusa V, która nie jest mszą świętego Piusa V, ale mszą bardzo starożytną. Uważa on, że to jest msza święta, w której uczestniczyli wszyscy wierni, wszyscy katolicy. To jest msza Paskala i świętego Jana Marii Vianneya, proboszcza z Ar i ojca de Foucault. On nie rozumie, że dozwolonych jest wiele różnych mszy, wiele różnych obrządków, za wyjątkiem tego jednego obrządku, według którego msza święta była odprawiana przez tyle wieków. Sądzę, że po prostu powiem to z szacunkiem papieżowi. Jeśli byłby pan Pawłem VI? Tak, właśnie pozwoliłbym w niektórych przypadkach na odprawianie mszy świętego Piusa V. To by natychmiast rozwiązało sytuację bardzo poważną, albowiem moim zdaniem ten kryzys jest bardzo poważny. Paweł VI powiedział, zobaczę, zastanowię się, pomodlę się, poradzę się. Ale wygląda na to, że potem zmienił zdanie i parę tygodni później powiedział Jean Guittonowi, nie ma mowy, aby pozwolić na używanie tradycyjnego mszału. To by znacznie obniżyło znaczenie całego dzieła soboru. Wśród doradców Pawła VI francuski kardynał Gabriel Garon wchodził w skład komisji, która przyjęła arcybiskupa Lefebvre'a, a następnie ściągnęła na niego karę. Co się mnie tyczy w tej sprawie, gdy arcybiskup Lefebvre podjął swoją decyzję, byłem tym oczywiście bardzo wstrząśnięty. Zastanawiam się. Mówię sobie, jeśli miałbym zrobić to jeszcze raz, to nie postąpiłbym inaczej, niż postąpiłem wówczas według mojego sumienia. Kiedy doszły do mnie słuchy, że należę do tych, którzy wywarli nacisk na papieża w tej sprawie, byłem po prostu zaskoczony. Dostałem polecenie, wypełniłem je. Odrobiłem moje zadanie domowe, jak mawiał Mauriac. A potem w żaden sposób nie zajmowałem się dalszym biegiem spraw. My, klerycy, pragnęliśmy tylko jednego – kontynuować. Ten lub ów profesor wiedzieli, trzeba było być posłusznym na początku, a potem dyskutować.
Później może byłaby możliwość kontynuowania. Arcybiskup Lefebvre znał ludzi, z którymi przedtem dyskutował, z którymi miał do czynienia w Rzymie. Znał tych Rzymian. Znał modernistyczny Rzym. Ale wolał wieczny Rzym i już wybrał wieczny Rzym. Wobec tego jego decyzją było kontynuowanie. Często podróżował do Afryki, Stanów Zjednoczonych, Afryki Południowej, a także różnych państw europejskich. Wszędzie wygłaszał kazania. Starał się nawiązać na prośbę księży kontakt z grupami walczącymi o ten sam cel. O wiarę, tradycyjny katechizm i o mszę świętą. Przyciągał także powołania, a później założył seminaria duchowne, wyświęcając kapłanów. W krajach, z których pochodziły powołania, pozakładał przeoraty, a także seminaria, domy rekolekcyjne i szkoły. W ten sposób powoli odbudowywał takie małe chrześcijaństwo. Wiele osób zwraca się z prośbą do arcybiskupa Lefebvre'a. Już w 1971 roku nawiązuje z nim kontakt grupa młodych dziewcząt, które pragną poświęcić się Panu Bogu. Zakłada wówczas siostry Bractwa Świętego Piusa X, które mają pomagać w posłudze jego księżom. Podjęła się tego założenia jego własna siostra, matka Marie Gabriel. W tym samym czasie ich siostra Christiane, karmelitanka, zakłada w Belgii klasztory o tradycyjnej duchowości. Nie miał z góry ustalonego planu. W miarę potrzeb organizował to, co należało, aby zachować wiarę i przekazać to, co otrzymał. Był bardzo pragmatyczny. To był były misjonarz, a więc wiadomo, człowiek przystosowujący się do istniejących potrzeb i sytuacji na danym terytorium. Następuje również rozwój zakonów męskich. W Merigny ksiądz Le Carré otrzymuje poparcie arcybiskupa Lefebvre'a dla reewangelizacji środkowej części Francji. W Vaclis arcybiskup udziela święceń kapłańskich w klasztorze benedyktynów w Baru. W Beaujolais pomaga ojcowi Eugeniuszowi w zachowaniu ciągłości zakonu świętego Franciszka. W Avril w Dolinie Loary w Anjou wyświęca młodych dominikanów. Będąc w Afryce stwierdził, że obecność życia zakonnego sprzyja nawracaniu pogan. Sposób życia zakonnic i kapłanów był często istotnym czynnikiem nawróceniach. Te liczne zakony zakładają swoje fundacje na całym świecie, od Stanów Zjednoczonych po Nową Zelandię. Tak więc trzykrotnie złożył mi wizytę w San Jose w Kalifornii. Ostatni raz w 1984 roku. Za każdym razem był dobrze przyjęty. Oczywiście, jeżeli księża i tutejsi biskupi dowiadywali się o jego przyjeździe, to rozwieszali ogłoszenia zniechęcające do spotkania z nim. Ale z tego, co widziałem, wszędzie, gdzie się udał, był dobrze przyjmowany przez setki, tysiąc, a nawet 2000 osób. W późniejszym okresie zwrócono się do arcybiskupa Lefebvre'a o pomoc w otwarciu szkół dla chłopców, podczas gdy dominikanki z Brignoles i Fanjeaux zajmowały się organizacją szkół dla dziewcząt. Rozwój dzieła arcybiskupa Lefebvre'a trwa nadal. W momencie jego śmierci w 1991 roku Bractwo Świętego Piusa X istnieje w 22 krajach, licząc 239 księży i posiadając 5 seminariów.